Witam Was, kochani, w kolejnym dniu naszego życia. Witam Was w kolejnym dniu tego tygodnia, 29 kwietnia, w środę, święto świętej Katarzyny ze Sieny. A witam Was szczęśliwy, radosny, bo właśnie przeczytałem Ewangelię i tam Pan Jezus zaprasza każdego z nas do tego, abyśmy przyszli do Niego, utrudzeni i obciążeni, którzy jesteśmy. Takie zaproszenie nie może zostać przez nas pominięte. Takie zaproszenie nie może zostać przez nas odrzucone. Bo zobaczcie, że Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni, utrudzeni jesteście. Czyli tak naprawdę Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy. Wszyscy, bez wyjątku. Nie tylko księża, siostry zakonne, nie tylko ci, co się modlą, ale przyjdźcie wszyscy ci, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Pan Jezus nie czyni kategorii ludzkich. Pan Jezus zaprasza każdego. Mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Kochani, warto dzisiaj skorzystać z tego zaproszenia. Warto dzisiaj przyjść do Jezusa, przyjść na chwilę adoracji, może rozpocząć dzień właśnie od przeczytania fragmentu z Pisma Świętego, z Ewangelii Mateuszowej. Może warto znaleźć dzisiaj chwilę na wspólną modlitwę przy obiedzie, w ciągu dnia odmówić różaniec. Warto może dzisiaj przyjść nawet na Eucharystię, na wspólną ucztę miłości. Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii jeszcze jeden fragment jest bardzo ważny. Pan Jezus na początku wysławia swojego Ojca za to, że objawił te tajemnice nie mądrym i roztropnym, ale prostaczkom. Tymi słowami, tym zdaniem Pan Jezus nas zachęca, abyśmy byli pokorni i cichego serca. Abyśmy, jeśli nawet zdobyliśmy wiedzę, jeśli zdobyliśmy mądrość tego świata, starali się załatwiać swoje potrzeby, swoje sprawy poprzez pokorę, poprzez cichość swojego serca. A w taki oto sposób osiągniemy więcej niż tym, że będziemy się wynosić ponad innych. Życzę Wam dzisiaj dwóch rzeczy. Pierwsza, abyśmy wszyscy przyszli do Jezusa. Abyśmy zatrzymali się na chwilę adoracji, abyśmy się zatrzymali na wspólną modlitwę, abyśmy zatrzymali się w końcu na Eucharystii i na Słowie Bożym. I drugie, aby nasze serce stawało się na wzór serca Jezusowego. Ciche i pokorne. Dobrego dnia, choć widzę, że dzisiaj raczej słońca nie użyczymy, ale może to jest dobry czas, aby właśnie zostać w domu i zatrzymać się nad Słowem Bożym, chwilą modlitwy wspólnie w gronie rodzinnym. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.